Magazyn reporterów zdarzenia, Anna Dąbrowska, witam i zapraszam. Dziś o nietypowej parze, która wzbudziła zainteresowanie. Ciągle piszą do nas ludzie z różnych krańców Polski, co jest bardzo miłe, a czasem poruszające. Dzięki tej akcji poznaliśmy kilka związków podobnych do naszego, czyli jest nas znacznie więcej, co nas niezmiernie cieszy. Ona i on, Ewelina i Łukasz, para, ale nietypowa. Historia ich miłości jest inspirująca. Widzowie poznali ją przy okazji reportażu wyemitowanego na naszej antenie. Wtedy też dowiedzieli się o akcji Para szuka mieszkania i mogli śledzić jej postępy. Dziś Ewelina i Łukasz mieszkają już w wyremontowanym mieszkaniu i zdradzają kolejne sekrety ich udanego związku. Zapraszam na reportaż Klaudii Jastrzębskiej. Poznałam nas, kiedyś byliśmy na spacerze, to pani tak się na nas spojrzała, uśmiechnęła się, mówi, a ja was w telewizji widziałam. No, poznają nas ludzie, poznają. Jako takie, tak mnie troszeczkę dziwi, że poznają nas jako para, no na przykład jak już idę gdzieś sama, to już nie. Ludzie się uśmiechają, nie wytykają palcami. Tutaj jesteśmy nowi, więc jeszcze ktoś mi powie, że ostatnio pani mi powiedziała, a pani brata zostawię, a on będzie płakał. Biedny. Jeszcze, no to, że to jest mój brat, to standardowo. To się nie zmienia. Nikt, mało kto wpadnie. No jak ktoś już nas kojarzy z Bronowic, albo zna nas, albo czytał, to wpadnie, że to jest mój narzeczony, a nie brat, albo podopieczny. Efekty naszej akcji widać gołym okiem. Przede wszystkim dołączyliśmy do zacnego grona osób, które przełamują stereotypy dotyczące niepełnosprawnych i ich bliskich. Ponadto udowodniliśmy sobie, a także innym, że wystarczy pomysł i ludzie, którzy się w to zaangażują, pomagając wdrożyć go w życie. Lalka ma 40 coś, tak? 40 coś. To zmieści się jeszcze 60. No tu pójdzie. No to tubę jeszcze można było szafkę machnąć. Co tu będzie? No co się u nas zmieniło? Skończył się remont. Mieszkamy już tutaj parę miesięcy. Żyje się ok, jest ładnie. Organizacyjnie było ostro. To co się dało, czyli malowanie, szpachlowanie, docieranie, no to robiłam ja i tata Łukasza. To, no to co się dało, to się robiło. Było mnóstwo osób, które nas wspierało, nie tylko fizycznie, ale także mentalnie. Pomagali rozpropagować naszą akcję. Ekipa Zarażamy pomagała mi sprzątać. Kira Eleison, taka warstwa pyłu. Przyjechało 5 dziewczyn z puław. Ekipa ze szmatami, z miotkami, odkurzaczami. No żyje się fajnie, no jak u siebie. No tam na poprzednim mieszkaniu mieliśmy pokój, tu mamy przestrzeń. Urządzaliśmy je totalnie pod siebie, meble są, wszystko jest nasze oprócz kuchni. Kuchnia, no stół kuchni jest nasz, ale kuchnia jest właściciela, nie? Na zasadzie meble. Kuchnię robiliśmy my, dobieraliśmy wszystko, kolorystykę, meble, urządzaliśmy pod siebie, więc no jakby u siebie, ale nie u siebie, nie? Fajnie, no tak luźno. Ciągle piszą do nas ludzie z różnych krańców Polski, co jest bardzo miłe, a czasem poruszające. Dzięki tej akcji poznaliśmy kilka związków podobnych do naszego, czyli jest nas znacznie więcej, co nas niezmiernie cieszy. Ludzie zaczynają do nas pisać, jak pojawia się nowy artykuł na stronie. Czyli jak napiszemy coś nowego. No ostatnio co pisaliśmy? Ostatnio pisaliśmy o intymności, to była duża burza odzewu.
No pisaliśmy o seksie, o bliskości. Była sesja zdjęciowa, kolega nam zrobił taką nieintymną. No nie było tam na zasadzie golizny całościowo. No były jakieś tam skrawki ciała pokazane, ale nie na zasadzie brutalnej, nie, że o striptease? Jeszcze chyba nie. Jeszcze aż tak to ja odważna nie jestem. Nie potrafię się rozebrać całkowicie przed obiektywem. Tylko no, taka intymność, taka bliskość cielesna, że to nie jest afuj, ja go kocham, ale nie zbliżaj się do mnie, tylko na zasadzie no, też intymności, nie? Że pocałunek takie, o tu na przykład, tylko no, wszędzie, nie? Że to nie jest wow, kocham cię, ale nie śpię z tobą, tylko to jest na zasadzie całości, nie? Ale nie wstydziłaś się o tym mówić? O czym? Że go kocham? Mamy na przykład koleżankę, która z Łukaszem chodziła do przedszkola. No też ma mózgowe. Ona jest ładna, inteligentna, nie ma nikogo, no i ona sobie nie wyobraża jak. Osoby niepełnosprawne same mają tutaj blokadę, że to jest niemożliwe. Jak? Ze zdrowym my wbijamy w ziemię, nie szykujemy. No ze strony rodziców to było, że po co robić wokół siebie taki szum. Ale prawda jest taka, że oni nas nie nauczą, jak być ze sobą. Mogą nam pokazać, jak się kochać na zasadzie relacji. No być przykładem relacji, nie? Na przykład związku, albo godzenia codzienności z pracą, miłością, obowiązkami domowymi. Ale no nie pokażą mi, jak działać, nie? Przygotowania do ślubu powoli ruszyły. Mamy już ustaloną datę ślubu, ale jej teraz publicznie nie zdradzimy. Na ten moment mamy ustaloną datę, mamy lokal, jesteśmy w trakcie załatwiania dziewczyn grających w kościele. No i teraz w lutym czekają nas sprawy papierkowe, czyli podpisanie protokołu, wchodzenie na nauki. Na obrączki gdzieś tam zerkamy, jak to wygląda. Jakie są modele, jak wyglądają cenowo. No ja gdzieś tam kątem oka zerkam na suknię. No jak jest związek, no to jak się kocha, jak się wierzy, że coś jest ponad nami, no to się przysięga temu najwyższemu, nie? Pewnie, że się boję, że sobie nie dam rady, nie myślę, wiem, no pewnie, że może się pokaże. To zależy od wielu czynników. Jak on sam się podda, a ja mu nie pozwolę, no to się pogorszy, nie? To jest piłeczka prosta. Jak przestanie się ruszać w jakikolwiek sposób, jemu samemu zależy, więc jak jemu samemu zależy, to się nie podda i się nie pogorszy. No wiadomo, że są takie dni, że jak jest spięty pod wpływem pogoda, niewyspanie, albo jak na przykład pójdziemy na miasto i trochę alkoholu popijemy, to za dwa dni to palcem nie może ruszyć, bo jest spięty. Więc no to tak zależy. To zależy od wielu czynników. Łukasz ma rehabilitację, Łukasz ćwiczy, rusza się w jakikolwiek sposób. To nie jest tak, że on siedzi i nic nie robi. On się rusza, on potrafi na tapczan wskoczyć. Potrafi z wózka przesiąść się na tapczan. To nie tak, że on się nie rusza. On się rusza w inny sposób niż powinien, ale się rusza, a to jest najważniejsze. Raz na jakiś czas napiszemy artykuł, co u nas, co robimy, jakie są plany, albo jak uroi nam się pomysł, to konkretną rzecz, czyli na przykład do tej bliskości. Jest w planach druga para, czyli dołączenie takiej drugiej parki podobnej do nas. Więc pewnie coś w takich klimatach zrobimy, czyli połączymy jakby, dołączymy drugą parę, nie? Co nam daje? Chociażby odzew, że my nie jesteśmy jedyną taką parą,
że takich par jest więcej, tylko że my mamy odwagę iść z tym do mediów, tak? Że to nie jest zamknięte w puszce Pandory, taka rodzina, para, człowiek, tylko że to ma się otworzyć. To trzeba mieć full determinacji, full siły, jakiekolwiek wsparcie. Mam wsparcie w Łukaszu, mam wsparcie w jego rodzicach. Zaczynam mieć w swoich gdzieś, co jest ważne. Przede wszystkim celem jest to, żeby uświadomić społeczeństwo, tak? To jest akcja społeczna, że tacy ludzie istnieją. Że istnieją, no to tam pal licho. Ale że żyją normalnie, że się realizują, że są kochani, że mają rodzinę. My jesteśmy nietypowi. To jest też po to, żeby zainspirować ludzi. My to jak, no to jest fajne, tak? Jak ktoś ci powie, że widziałam was w telewizji i coś sobie zmieniłam, coś postanowiłam zmienić. To jest zawaliste. To jest coś, co unosi, że hej. Ewelina i Łukasz planują rozszerzenie akcji Para Szuka Mieszkania. Zapowiadają, że na swojej stronie internetowej będą na bieżąco opowiadać, co u nich słychać.